pan Stanisław Kowalczyk, który jest taką żywą legendą, można powiedzieć, tego zaplecza Unii Racibórz, bo spędził tutaj mnóstwo lat jako kierownik drużyny. Syn grał też sporo lat, czyli częściowo jak poświęcił pan rodzinę... 30 lat. 75 lat ma Unia chyba, tak? No to 30 lat ma sam starszy pan Stanisław. Jak pan się czuje w tej nowej roli? Jakby? Bo pan przyszedł, obiecał pan, że będzie pan pomagał Unii. Pan przyszedł dzisiaj, był porządkowym, nie, ale to już jest inna funkcja. Już nie jest trzeba tam... Inaczej na to patrzę. Troszkę jeszcze jestem niby w tym rozpędzony jako kierownik, ale zaczynam do tego dochodzić, że w moim miejscu jest gdzie indziej. To też mam ze względu rodziny. Jasne, to są prywatne sprawy. I... Ale nie mówię, że nie będę pomagał to co umie, no, będę starał się. To... A umie pan sporo. Panie Stanisławie, bo doprowadził pan z powrotem Unię do czwartej ligi. Wierzył pan, że Unia wróci, przynajmniej na ten szczebel rozgrywkowy? Tak, to nie ulega wątpliwości. W momencie, gdy przyszedł trener Pryzga i po pierwszym półroczu powiedziałem, ten chłop doprowadził Unię z powrotem do awansu, do czwartej ligi. Tak się stało. I tak się stało. Tak się stało. Może no, były w pewnym momencie takie zawirowania jakieś. Początek rundy wiosennej trochę na mnie wyszedł. Ja byłem do końca przekonany, że ten trener doprowadzi drużynę do awansu. I to się stało. Dzisiaj mieliśmy tego dowód, bo... Dzisiaj pierwszy mecz w czwartej lidze, wiadomo, jak to jest. Czy niektórzy nie grali jeszcze w czwartej lidze. Więc na początku było widać jakieś takie troszkę spięcie. Byli tacy spięci, nie tego. Natomiast końcówka pokazała, że idzie wygrać z każdym autobusem. No, można było wygrać już. No rzeczywiście, chociaż ci goście tam trochę przeważali na początku drugiej połowy, prawda? Starali się. Niegroźna sytuacja, natomiast myśmy w końcówce stworzyli jeszcze dwie, tak, które powinny zakończyć się bramkami. Niestety tak to piłce jest, że nie wszystko wpadło. Co by pan podpowiedział, albo już pan podpowiedział kierownikowi temu pana następcy, bo jest nowy kierownik, na co powinien zwracać uwagę, jak powinna wyglądać jego praca, żeby była taka dobra jak te pana 30? No, ja myślę, że on się uczy. On się uczy, jak przyjdzie do mnie, to pewne rzeczy. Na razie się dowiedzieć. Jasne. To miejsce, bo Unia gra na Zamkowej dlatego, że musi, prawda, bo to nie jest tak, że wolałaby pewnie grać na Srebrnej, bo to jest taki bardziej piłkarski. Ja bym wolał, żeby Unia grała na Srebrnej. Inna atmosfera. Taka atmosfera całkiem. To jest daleko, tutaj tak. Kibic dobrze nie widzi. Tak. Mieliśmy okazję pooglądać, jak się piłki daleko, po piłki trzeba biegać. Tak. Nie każdy mecz ci chłopcy są do podawania piłek, więc to potem strata czasu za piłkami jest dużo. Nie? To, tak, to fakt. Moim zdaniem Srebrna to jest ten charakter. No podobno do końca rundy tu będzie trzeba grać, ale później no, może tak, tą no, rundę rewanżową. Właśnie. Jeszcze jako kibic Unii, czego by pan życzył na inaugurację? To wiadomo, że jest długi sezon, wiele meczów, ale gdzie by pan chciał zobaczyć Unię na zakończenie tej wędrówki? Jeżeli chodzi o cały sezon, pierwsza ósemka. Pierwsza ósemka, ta drużyna według mnie ma szansę zrobić to miejsce. Wiem, że zawsze jest najgorszy drugi sezon, ale... Zakończy pierwszy sezon, w miarę wysoko, to inaczej będzie. Także liczę na pierwsze ósemce. I tego życzymy panu Stanisławowi, żeby się spełniło. Dzięki. Dziękuję bardzo.